gofram przypomina ten tłumi do okarza. O! Taki tam goferek lekki, nie? Okej. Kurde, jaki berecik miał. Dobra, szukamy tego najlepszego jedzonka. Od 20 do 30 tysięcy chodzi za jedną puszkę. Szukamy od razu, ale się zmęczyłem. Oj, 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 jak się zmęczył Oluś. Oj, oj, oj. Dobra, nie udawaj, ej. Na live jesteś, nie udawaj. Najlepsze jest to, że tu jest tego jedzenia pełno. Czy pewnie prędzej czy później to jedzenie jednak spadnie trochę z ceny? Prędzej czy później to jedzenie trochę spadnie z ceny, ale póki jest warte tyle. Coś za mną chodzi chyba. Jop, za mną coś chodzi. Na razie, trzymaj się, Kapi. Do zobaczenia, do potem. Ta tarkola chyba też coś jest warta, nie? Tak mi się wydaje. Teraz pytanie, czy to, co tam chodziło, to jest po prostu bocik, który sobie po prostu chodzi. To jest po prostu gracz, nie? Ale... Dobra, mam już potwierdzenie, że to jest graczyk. Kolejny graczyk leci, dwóch chyba. On jest tutaj za tą ścianą. Za tą ścianą jest koleś. Jeden. Mikrofon zrzuciłem, przepraszam, nie chciałem. Studniem. Się trochę chłopak zdziwił, no. Ale to nie był ten, koleś, który strzelał z jakiegoś SMG. Ten, co strzelał z SMG, jest gdzieś tam. To jest jakiś inny typek. To jest jakiś inny typek, który po prostu przybiegł. No, chciałem powiedzieć był, no dobra, niech będzie był. Jestem, pamiętajcie, to jestem ja, jestem panem mroku, ciemności i Noctowizji. Ale bardzo fajny celownik. Na interka się
walka oczywiście w 100% przydaje. Bo mamy, tak jak mówię, takie, mamy takie momenty, gdzie jest, jest ciemno po prostu. Używamy sobie Noctowizji. A jak nam jest za jasno, to używałem pyk, 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 zmiana. I nagle wszystko widzimy. A potem pyk, 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 zmiana. O, jedzonko. Energy ring. Picie, picie, pice. No picie nie potrzebujemy. To musimy go przelutować. Ale nie wiem, gdzie jest ten drugi i to mnie trochę niepokoi. Chyba, że to był ten koleś, ale wątpię. Zaraz zobaczymy w sumie, co ma za broń. Bo było słychać jakiegoś, nie wiem, jakieś SMG było słychać, nie? No ten koleś za bardzo SMG nie ma. Ma 35 poziom. Co tam u ciebie, siemanko? Trochę było ciepło, no. Jaka fajna broń. Danke! Ja, guten, ja, danke! Co jest z tobą, Velas? Powiedz, że jeszcze ciebie zabiłem. Jo! Kurdeły, bele mole, teraz czekajcie. Nie wiem. Czekajcie, zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej, teraz tak. Jeszcze samolot leci. Ale z samolotu to ja na razie nie ogarnę.
Makarena, aha! O, Makarena! O, Makarenko! Uhuhu. Dzięki, samolot! Kocham cię, samolocie, że po prostu... w takim momencie, samolocie, kocham cię. 50 zł. Jedziemy po samolocik X. Dzięki bardzo za 50 wsparcia. Dzięki, dzięki. Na razie nie mam jak za bardzo, wiesz, bo jestem teraz poobijany i próbuję teraz jak najbardziej schować mojego kałaszka, ale on nie chce ze mną współgrać po prostu. On ze mną nie chce współgrać. On udaje, nie wiem, jakiegoś nubka. No nie jest to zbyt dobrze schowane, ale miałem farta teraz, nie? Nie mam szycia, nie mam przy sobie tego szycia, wiesz? Nie mam przy sobie. Ale dzięki bardzo za wsparcie, Velas, miło z swojej strony, dzięki, dzięki. Nie wiem, gdzie ja w ogóle, wiesz, teraz zobaczę i znajdę tego samolota, bo on gdzieś tam poleciał, nawet nie wiem gdzie. Ale dzięki za wsparcie, miło z swojej strony, dzięki, dzięki. Musimy wrócić tam tego kolesia teraz. Ale miałem farta, ale mi wyskoczył na ten... Wyskoczył mi koleś na tym samolocie, nie słyszałem kompletnie nic, nie? Nie słyszałem kompletnie nic. Także trochę miałem farta, nie wiem, ten kałach nie jest zbytnio chyba dobrze schowany, ale w sumie z racji tego, że to jest tu ciemno, może nikt nie zauważy tego, nie? Na razie nie mam czasu teraz. W ogóle daj mi full auto, czemu ta broń nie miała full auto w ogóle? Także dzięki za wsparcie, miło z swojej strony za 50 zł. Teraz czekajcie, musimy iść po tamtego kolesia, którego zabiłem. Musimy się poszyć, bo miałem w plecaku chyba... Czekajcie, nie w tamtym plecaku mam szycie. Teraz tak, czekajcie, musimy zabrać sobie magazynki. Bez magazynku będzie lipka. Teraz tak, to mi daj tu. Nowego CMS-ika weźmiemy. Tego kałaszka nie chcę. Ten samolot leciał stamtąd. Tam leciał, nie? Ten samolot stamtąd tam, ale jesteśmy pełni po prostu lutu. I moim zdaniem nie ma co chyba iść nawet po ten samolot. Także nawet nie ma co po ten samolocie gdzie iść, jesteśmy pełni lutu. Jesteśmy ledwo żywi i nawet nie możemy skakać za bardzo. O, niedobrze się robi powoli. Musimy się napić jak najbardziej. Tylko najpierw musimy naszego lutu dobiec. Dożyć, w sumie, dojść. Gdybyś olał samolot, też mi się wydaje, żebym olał samolot. Picie. No, picie mamy w moim plecaku, tylko musimy do niego najpierw doskoczyć, a ja nie mam staminy co chwilę. Tu jest mój plecak. Miałem trochę farta, że ten koleś przyszedł i mnie tak lekko pobijał. Ała. Boli. Dobra, najpierw picie. Ale samolot nie warto. No, nie warto chyba. Dobra, akurat mamy 3 razy CMS-a, a mamy 3 kończyny mniej. Idealnie mamy CMS-a na 3 te... Na 3 leczenia. Czy ja i tak nie miałbym miejsca nawet na ten samolot, nie?
Zobaczcie, ja jestem obłożony lutem praktycznie. Mój lut wyrzuciłem. Mój lucik wyrzuciłem, żeby zabrać jego lucik, nie? Nie! Co ja kliknąłem? Nie to. Nie to, co kliknąłem. Miałem tego użyć. A zobaczcie w ogóle. Ty, ja myślałem, że to jest MPX cały czas. A to jest Scar. To jest, znaczy to jest ten. Nie Scar, to jest ten. Kropka 300, to jest Zigzauer. To jest Zigzauer, ale zrobiony praktycznie jak ten. Ty, on ma 51 recoila? Ty, ja nie wiedziałem, że nawet... Że można tak Zigzauera zrobić. Ja nawet... Na 51 recoila? To zmienia w ogóle postać rzeczy, jeżeli chodzi o te Zigzauery. O, ktoś tu biegnie. Wyjście mamy na Merkomie, czyli tam. Ktoś biega. Bierzmy tego. What the fuck is your problem, dude? I'm no problem. I'm bye bye. You
you, Mr. Boom Boom. Aj, bye, bye. Wiem, wiem, Wicek, akurat to zrozumiałem, wiesz? Ale nie chciałem się z tym kolesiem bić, ja mam za dużo mam giru na sobie, ja i tak ledwo co się ruszam, więc biorę to, co najlepsze po prostu i lecimy stąd, bo ja i tak jestem mega poobijany, bo co jak co, ale moja postać nie ma trzech kończyn, także... Najgorsze teraz będzie to w ogóle dobiegnięcie do tego wyjścia. W ogóle mam dobre wyjście, biegnę? Na Emerkoma, nie? Tak, Emerkom, czyli tam gdzie. Jakiś bocik do mnie gada, ale mam nadzieję, że nie do mnie. Mam nadzieję, że nie do mnie ten bocik. Nie chciałbym teraz dostać głowy od bota. To było niefajnie. Tam sobie boci chodzi. Cześć, siema, kogucha, witam cię na kanale. Siema, siema. W sumie niepotrzebnie chyba za wcześnie zacząłem strzelać, mi się wydaje. Za wcześnie chyba wypaliłem z broni i... Jakbym trochę więcej poczekał, to może bym kolesia zabił, bo może by się w takim fajnym miejscu pokazał ten koleś, nie? A z racji tego, że tam było dość jasno, bo tam niestety lampa też świeciła, to za bardzo też nie widziałem, gdzie strzelam. Po prostu strzeliłem jakby w jego postać, ale wiecie, no... Nie do końca ją widziałem, nie? A co zrobisz, ale jak po drodze będzie zrzut? Zostawiłbym ten zrzut. I tak nie mam gdzie zabrać tak naprawdę tego wszystkiego, a... zginąć przy rzucie zawsze można, nie? Ale trzeba powiedzieć, że dość porządny rajdzik. Moje bronie, moje rzeczy są wyrzucone, więc może tam nikt nie znajdzie, bo akurat tam jest ciemno, więc może ten kałaszek tam akurat nie zostanie znaleziony, ale jeżeli chodzi o PvP i tą akces tu było na tym interku, no powiem, że fajnie bym powiedział, nie? Jeszcze ten zrzut gdzieś tam poleciał, ale za bardzo... Nie miałem jak go zdobyć, ale ogólnie 41 poziom koleś miał, nie? Ogólnie. Ale koleś uciekał w ogóle. Ten koleś, on już po prostu uciekał do wyjścia, bo on nawet nie chciał ze mną walczyć. On w ogóle szedł w stronę wyjścia po prostu. On był chyba zaskoczony tym, że ja tam gdzieś byłem. Ale fajny rajdzik, fajny oczywiście. Z PS-ów mnie tak porobił, z tego SKS-a. 3 razy zostałem z PS-a. Wow, no nieźle.